Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, dzisiaj z pokładu najnowszej Daci Duster. Tak się składa, że zrobiła się u mnie na kanale mała seria z Daciami. Jeśli je lubisz, no to spoko, proszę bardzo, jest kolejna. Jeśli nie lubisz, to też spokojnie, na jakiś czas, to pewnie będzie ostatnia. Ale dzisiaj możemy powiedzieć, że model praktycznie flagowy, jeden z najpopularniejszych w tym segmencie, krótko mówiąc, przebój tego producenta. Jeśli jesteście ciekawi, czy jest to samochód warty zainteresowania, serdecznie zapraszam. Zaczynamy od jednostek napędowych, abyście wiedzieli, jaki macie tutaj wybór, idąc do salonu Daci. I trzeba od razu zaznaczyć, że to jest bardzo mocna strona Dustera, dlatego że w zasadzie każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Na początek mamy silnik 1.0 o mocy 90 koni mechanicznych lub 100-konny, ale tylko w wariancie z LPG. Co ważne, jest to fabryczne LPG. Ja już je kilka razy na swoim kanale testowałem, także możecie sobie zobaczyć testy innych modeli. Przechodząc dalej mamy jednostkę 1.3 TCE i tutaj 130 koni mechanicznych lub 150 koni. I co ciekawe i coraz mniej spotykane w dzisiejszych czasach, mamy 115-konny silnik diesla. I tutaj delikatny zgrzyt, czy w zasadzie coś, o czym musicie wiedzieć. Otóż jeśli chcielibyście automat taki, jak ja mam tutaj, 7-biegowa skrzynia dwusprzęgłowa, to zostaje Wam do wyboru tylko i wyłącznie właśnie ta najmocniejsza benzynowa wersja, czyli 1.3-150, tylko taką wersję możecie połączyć z automatem. Idziemy sobie jeszcze dalej i wchodzimy w rejony napędu na 4 koła. I to jest to miejsce, w którym z mojej perspektywy zaczyna się delikatny problem, ponieważ napęd na 4 koła dostępny jest tylko ze 150-konnym silnikiem benzynowym lub z dieslem, ale nie ma go z automatem. Moim zdaniem to troszkę słabo, ponieważ sam nawet sprzedając samochody widziałem, że większość kierowców chciałaby mieć automat, a przynajmniej chciałaby mieć możliwość wyboru automatu. Duster przez to, że jest samochodem dostępnym cenowo, również był jednym z niewielu samochodów z napędem na 4 koła przystępnych cenowo. Czyli za fajne pieniądze można byłoby teoretycznie mieć i automat, i napęd na 4 koła. No to niestety takiej wersji, przynajmniej póki co, nie dostaniemy. Jeszcze raz przypomnę, że ja do testu dostałem wersję 150-konną, benzynę, automat i na niej skupię się w teście. Przejdźmy sobie troszkę do wnętrza pojazdu, do miejsca pracy kierowcy w szczególności. I teraz tak, sama pozycja za kierownicą jest moim zdaniem w porządku. Ja się tutaj nie będę niczego czepiał. Jeśli chodzi o kierownicę, ona jest dość przyjemna. Tyle, że w żaden sposób nie jest wyprofilowana w żadnym miejscu, jest bardzo prosta. Ogólnie słowo, że coś jest tutaj proste, czy ogólnie prostota, powinno być odmieniane przez każdy przypadek odnośnie tego samochodu, ale nie w złym sensie. To nie jest tak, że coś jest tutaj proste, czy prostackie, to nie o to chodzi. Ten samochód jest bardzo prosty i pod kątem silnikowym, i pod kątem wyposażeniowym, pod kątem obsługi tego samochodu. Mimo, że na przykład sterowanie głośnością już zostało przeniesione tutaj, czyli coś, czego ja nie lubię, dotykowe, ale oczywiście jak to w wielu samochodach francuskich z grupy Renault, możemy sobie głośnością, stacjami radiowymi, ogólnie multimediami sterować w tym miejscu, co jest bardzo wygodne po przekonaniu się do tego. Ale co chciałem powiedzieć, system, zobaczcie jak to wygląda, 6 przycisków, duże przyciski, czytelne, łatwo w nie trafić, bardzo łatwo korzystać. Ten ekran jest troszkę wolniejszy niż wcześniej, bo ja często zwracałem uwagę, że Dacia ma bardzo proste multimedia, ale też bardzo, bardzo szybkie. Jest troszkę wolniej, ale nadal jest ok. Ogromny plus, ogromny. Coś, czego ja nie mam w większości samochodów testowych, kosztujących 2-3 razy tyle, co Dacia, czyli połączenie Android Auto czy Apple CarPlay bez kabla. Świetna rzecz. Muszę się troszkę przyczepić, tylko nie bierzcie tego za pewnik, bo to na pewno działa z różnymi telefonami w różny sposób. U mnie było tak, że to się łączy bardzo szybko, inaczej, sparowało się bardzo szybko, potem po każdym wejściu do samochodu łączyło się momentalnie. Jeden z najszybszych systemów pod tym względem. Tyle, że kilka razy stało mi się tak, że na przykład system się połączył, ale nie mogłem, nie wiem, zrobić głośniej, ciszej, przełączyć piosenki. Ale to było powiedzmy na, nie wiem, 100 połączeń, stało się tak z 4 razy. Ogólnie jest ok. I duży ukłon w stosunku do osób, które nie lubią tabletów wystających tutaj, zasłaniających powiedzmy widok, może inaczej, jak to często mówicie, przyklejonych na siłę, jakby już samochód był gotowy i ktoś przykleił tablet. Czasami tak się oczywiście zdarza, że można odnieść takie wrażenie. Tutaj tego nie ma, ekran jest niżej. Czy to jest plus czy minus, to ocencie sobie sami. W każdym razie trzeba troszkę opuścić wzrok, jak to było, że tak powiem, dawniej. Także ekran mamy w tym miejscu. Bardzo dużym plusem natomiast jest coś bardzo zaskakującego dla mnie, coś na co ja w dużym stopniu zwracam uwagę, czyli audio. Ja się naprawdę nie spodziewałem, że
w budżetowym jednak samochodzie, oczywiście wysoka wersja i tak dalej, ale to jest Dacia nadal. I moim zdaniem system audio jest również 3 razy lepszy niż w bardzo wielu samochodach, powiedzmy klasę wyżej, czy marek o klasę wyżej, albo i 2, albo i 3 klasy. Bardzo dobre audio. Naprawdę byłem tutaj pod dużym wrażeniem. No i miejsce. To jest oczywiście samochód podwyższony, no, nazywany jest SUV-em. No, moim zdaniem to nie jest SUV, ale pozostańmy przy tej nomenklaturze, niech to będzie SUV. No to jak na SUV-a ma bardzo dużo miejsca nad głową, zarówno z przodu, tak samo z tyłu. Na kolana może tutaj nie jest jakiś ogrom miejsca. Ja siedzę sam ze sobą, zobaczcie jak to wygląda. Ja mam 182 cm wzrostu, ale da się usiąść wygodnie. Bagażnik, pojemność 435 litrów. Również bardzo pojemny, tutaj myślę, że spakujemy się bez żadnego problemu. Ale jeśli zastanawiacie się, co jest pod jego podłogą, no to nie ma nic. Tu jest zwykła blacha. Nie mamy tutaj żadnej dodatkowej półki. Przy czym, tak jak mówię, moim zdaniem akurat bagażnik jest plusem kolejnym tego samochodu. Muszę natomiast przejść do minusów, bo to jest zawsze jedna z najważniejszych rzeczy, o których trzeba wiedzieć przed zakupem jakiegoś konkretnego modelu. I pierwsza rzecz jest moim zdaniem zaskakująca nawet dla mnie, ponieważ jest to skrzynia biegów. W teorii to jest coś bardzo dobrego, bo to jest dwusprzęgłowa skrzynia, ma 7 biegów, brzmi to bardzo dobrze, ale o ile w takiej normalnej jeździe na co dzień, czy gdzieś jedziemy sobie w trasie, ogólnie jak już wyjedziemy sobie gdzieś, ta skrzynia działa dobrze. Nie jest może fantastyczna, ale jest ok. To nie wiem, być może ja miałem takie problemy, ale mój test trwał dość długo, jeździłem tym samochodem codziennie do firmy, jeździłem po Warszawie, automatycznie wiąże się to z tym, że jeździłem w korkach. I ja albo nie mogłem się tej skrzyni nauczyć, chociaż automatu nie powinienem się uczyć, ale ja miałem non-stop coś takiego, że jadąc w korku, że tak powiem pełzając, podjeżdżając, stając, ciężko mi było to robić płynnie, tak jak się to powinno robić przy automacie. Ja często robiłem coś takiego, że pasażerowie skakali przód tył, jakbym jechał jako niewprawiony kierowca manualną skrzynią. Także jest coś tutaj, co mi nie do końca pasowało. Mówię Wam o tym po to, abyście wzięli ten samochód, pojechali na jazdę testową, nie w koło salonu, jak to często robią sprzedawcy. Pojedźcie sobie gdzieś, albo najlepiej, tak jak ja to zawsze mówię, przed zakupem jakiegokolwiek auta, próbujcie pożyczyć samochód przynajmniej na weekend, pojeździć tym samochodem gdzieś na trasie, pojeździć właśnie gdzieś w korku. Sprawdźcie, bo to jest coś, co akurat mnie przeszkadzało. Sprawdźcie to na sobie. Taka moja rada. Ale to jest jeszcze do przeżycia. Gdybyście natomiast zapytali mnie o fotele, to powiem tak. No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. Bo jeśli może ktoś oglądał mój poprzedni test wcześniejszego Dustera, tu było coś takiego, że ten samochód, czy w zasadzie ten fotel, hamował razem ze mną, czyli na przykład stawałem gdzieś na światłach, naturalnie przesuwałem się do przodu, fotel ruszał się ze mną. Tu jest coś takiego, że nie tylko fotel rusza się i hamuje razem ze mną, ale też przyspiesza. Bo jak nacisnę mocniej gaz, a może nawet spróbujmy, nic nie jedzie ani z przodu, ani z tyłu. Ja nie wiem, czy to będzie widać, ale powiedzmy, ruszam, zwróćcie uwagę na fotel. On się przesunął razem ze mną z tyłu. Pewnie tego nie było widać, ale ja to czuję. Ja mam wrażenie, że ten fotel się buja, przód, tył. To jest bardzo dziwne uczucie. Pewnie też kwestia przyzwyczajenia, tak na co dzień. Ale mi się to w tym samochodzie nie podoba najbardziej. Nie tylko samo ruszanie, ale przez fotel Duster staje się w mojej opinii troszkę samochodem miejskim. On ma być z założenia samochodem miejskim, jest wyższy, gdzieś wszystkie krawężniki i tak dalej, jakieś parkowanie, okej, ale jazda w trasie przez to, że tutaj podparcie jest dość krótkie, również będzie męczyła i gdzieś powiedzmy po tych 300-400 km jest szansa, że będzie Was wszystko bolało, także jeśli planujecie zakup Dustera pod kątem ciągłych wyjazdów, to również pożyczcie taki samochód, pojedźcie dalej, sprawdźcie to. Taka moja druga rada. No ale w zasadzie te dwie rzeczy, czyli skrzynia, co trochę dziwne, i fotele, to są dwie wady, o których trzeba wiedzieć, ale jak na to, w jakim samochodzie się znajduje, czyli samochodzie nadal budżetowym, nadal niedrogim, oczywiście zaraz do tego przejdę, ale powiedzmy, nadal niedrogim, to jest mało. To nie są rzeczy, z którymi nie da się żyć. Oczywiście, jeśli wsiadacie w ten samochód z Mazdy, z nowego Peugeot 308 i tak dalej, czy w zasadzie z większości pewnie samochodów, oczywiście to wszystko, to i tak dalej, to, że to będzie miało właśnie taki dźwięk, to będzie dużo gorsze, ale każdy z nas się tego spodziewa. Ja wiem, że to już mówię też setny raz, chyba nie ma sensu. No, każdy z nas spodziewa się, że jak idzie do Daci, to to wnętrze będzie gorsze. Tylko pytanie, to, że jest gorsze, okej, tylko czy ono jest złe? Nie jest. To jest już samochód dzisiaj na bardzo przyzwoitym poziomie, również jeśli chodzi o materiały we wnętrzu. Oczywiście nadal dużo gorszym od konkurentów, ale zawsze coś za coś. Do ceny, tak jak powiedziałem, zaraz przejdziemy. Duster ma dostęp bezkluczykowy. 4 porty USB, czyli w zasadzie każdy pasażer będzie zadowolony.
ostrzeganie o pojazdach w martwym polu. Tempomat, co prawda nieaktywny, ale jest. Klimatyzacja automatyczna, sterowana pokrętłem, co fantastyczne, tak jak ja zawsze mówię, nie żadne dotykowe badziewia. Jednostrefowa, no ale tak jak powiedziałem, automatyczna jest. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że powiedzmy wyjeżdżając gdzieś w trasę, w tym samochodzie będzie dość głośno. Powiedzmy do tych 110 km na godzinę jest do przeżycia, no ale przy wyższych prędkościach będzie dość głośno. Tylko tak jak mówię, to są rzeczy, z których każdy z nas zdaje sobie sprawę. I teraz biorąc pod uwagę, że po ponad tygodniu jazdy ja znalazłem tutaj dwie wady, takie przeszkadzające mi na co dzień, to uważam, że samo to świadczy o tym, na jakim poziomie dzisiaj znajduje się już Dacia. Przynajmniej w porównaniu do tego, gdzie była 5-6 lat temu. Ciekawą rzeczą jest też to, że koło zapasowe nie znajduje się właśnie pod podłogą bagażnika, gdzie, tak jak powiedziałem, nic nie ma, tylko jest pod autem. Może nie jest to najwygodniejszy sposób na wyciąganie go stamtąd, ale plus, że ono w ogóle jest. Samo prowadzenie samochodu również będzie takie, jakiego możemy się spodziewać. To nie jest ani samochód do szybkiej jazdy, do latania po zakrętach, ale już w takiej codziennej, normalnej jeździe. Znowu tutaj za bardzo mi nic nie przeszkadzało, było po prostu w porządku. Ale zatrzymajmy się troszkę przy samej jednostce napędowej, przy tym 150-konnym wariancie i przy tym, jak on sprawuje się na co dzień. Ten samochód w tej specyfikacji do 100 km na godzinę przyspiesza w 9,8 sekundy. Wynik na papierze może nie brzmi jakoś fantastycznie, chociaż ja zawsze mówię, że jeśli to jest poniżej 10 sekund, to jest już bardzo ok. Ale to, co chcę powiedzieć, on robi dużo lepsze wrażenie w samej jeździe niż w tych cyferkach na papierze. Sprawia wrażenie bardzo dynamicznej jednostki, mimo że nie mam napędu na 4 koła. Gdzieś przy ruszaniu na światłach naprawdę często było tak, że byłem pierwszy, nie musiałem się niczym martwić. Po kilku startach zobaczyłem, że tym samochodem można naprawdę fajnie, dynamicznie pojeździć. Tak samo gdzieś na szybkiej drodze, na autostradzie, zero problemu z jakimś wyprzedzaniem, przyspieszaniem, czy wyprzedzaniem znowu tych naszych kochanych tirów jadących lewym pasem. Ale zastanawiacie się na pewno, jak tutaj ze spalaniem. No i tak, da się tym samochodem, jadąc po takich drogach jak ja teraz, spalać poniżej 5 litrów. To jest wynik, myślę, że bardzo, bardzo, bardzo dobry, żeby nie powiedzieć fantastyczny, przy założeniu, że nie ma tutaj żadnej hybrydy. Miękkiej, zwykłej, nic. Nie ma tu oczywiście żadnego prądu. Zwykły silnik benzynowy potrafi spalać poniżej 5 litrów. Oczywiście bardzo spokojna, równomierna jazda. Podczas jazdy gdzieś po ekspresówkach spodziewajcie się spalania powyżej 7. Na autostradzie spalanie potrafi już jednak przekroczyć nawet 9 litrów, a jazda po Warszawie, czyli oczywiście w korkach, taka normalna, codzienna jazda, moje spalanie wahało się od 8 do 8,5 litra. Także myślę, że do przeżycia. Pamiętajcie, że mówimy o najmocniejszym wariancie benzynowym. Sam jestem ciekawy, jak jest w słabszych wersjach, sprawdzimy to, jak dostanę je do testu. No i nie mam tutaj napędu na 4 koła, a tak jak zacząłem, ten samochód moim zdaniem jest najlepszą propozycją dla osób, które pogodzą się na pewne ustępstwa, czyli na przykład jakość materiałów i tak dalej, to, że nie kupują na przykład dwuletniego samochodu o 3 klasy wyższego, a nową, ale Dacię, ale mogłyby mieć napęd na 4 koła. Chcąc automat, tego napędu na 4 koła nie będzie. Ja żałuję o tyle, ponieważ ten samochód jest moim zdaniem stworzony. Zobaczcie, jaki ma na przykład zderzak. On jest wyprofilowany w taki sposób, aby właśnie gdzieś zjeżdżając sobie na działkę, tak jak ja teraz przyjechałem, gdzieś po prostu na drogi nieutwardzone, to dodając do tego samochodu napęd na 4 koła, no to macie w zasadzie samograja, szczególnie jeśli byłby tak dobrze wyceniony. No ale niestety jest jak jest. Jeśli 4x4, to tylko z manualną skrzynią. Jak będzie test, to ja na pewno gdzieś postaram się zjechać, aby zobaczyć, co to auto potrafi. A myślę, że będzie potrafiło całkiem sporo. No ale dobra, główne pytanie i jedno z najważniejszych, szczególnie przy takim samochodzie, czyli standardowo, ile to kosztuje. Ceny nowego Dustera startują z poziomu około 65 tysięcy złotych i to brzmi bardzo dobrze. Zapytacie natomiast, ile kosztuje na przykład taka wersja, czyli nazwijmy ją wersją spasioną, z flagowym lakierem, bez 4x4, ale z automatem. No to katalogowo będą to okolice 88 tysięcy złotych, a po doposażeniu w parę gadżetów, które tutaj mamy, będzie to już ponad 93 tysiące złotych. Czyli klikając kolejne pola w konfiguratorze Dustera, bardzo niebezpiecznie zbliżamy się do tych magicznych 100 tysięcy złotych. Jeszcze niedawno coś kompletnie nie do pomyślenia w przypadku Daci, tylko pamiętajmy, że ceny samochodu nie rozpatrujemy przez samą cenę samochodu, tylko w porównaniu do rywali.
A tutaj już okazuje się, że to brzmi źle, ale że to wcale nie jest dużo, bo samochodu tej kategorii, tej klasy za takie pieniądze, z takim wyposażeniem nie ma. A przynajmniej ja nie znam. Możemy troszkę podciągnąć, powiedzmy, Suzuki Vitarę, ale ona, jak ją doposażymy, to oczywiście będzie droższa, więc ciężko porównać tak jeden do jednego. Znowu okazuje się, że Dacia Duster w kategorii value for money, czyli to, co otrzymujemy za to, ile musimy za ten samochód zapłacić, jeśli nawet nie jest najlepsza, to na pewno jest jednym z najlepszych wyborów. I teraz pytanie, czy to jest w tej kategorii najlepszy samochód? Być może, ale czy to jest samochód dla każdego? Zdecydowanie nie. Ja cały czas uważam, że Duster to jest świetna alternatywa albo dla samochodu używanego, lepszego, ale używanego, lub samochód dla osoby, która albo jest w stanie pójść z pełną premedytacją na pewne kompromisy, albo nie zwraca uwagi właśnie na to, na gorsze wyposażenie, na to, że coś gdzieś skrzypnie, czy po prostu zamykając drzwi słyszy, że ten samochód jest niższej klasy, a może właśnie tego w ogóle nie słyszy, bo nie zwraca na to uwagi. Dla takich osób to jest jeden z najlepszych wyborów, jaki w ogóle jest na rynku i zdecydowanie jesteśmy już w takich czasach, że ja mogę powiedzieć, że Dacia Duster jest dziś już dobrym samochodem. Dajcie znać, co Wy sądzicie o Dusterze. Może macie z nim jakieś doświadczenia, może mieliście poprzednie generacje, także czekam na Wasze opinie w komentarzach. Pamiętajcie też o subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Kliknijcie ten słynny dzwoneczek. A na dzisiaj ode mnie to już by było na tyle. Dzięki, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.